Jak każdy dzień zaczynam od planu, mam wszystko wypisane w planie, bo jeżeli nie mam zapisane co trzeba zrobić, to robię wszystko i niczego nie kończę. Więc dzisiaj sobie zapisałem, że muszę posprzątać w garażu, w związku z tym, że nie jestem w stanie pracować na zewnątrz, bo pada śnieg. Sprzątam w garażu, zawieszam na narzędzia na ścianie i robię test pianki, bo parę osób napisało, że te pianki gumowe mogą chłonąć wilgoć. Postanowiłem to sprawdzić, więc przyniosłem sobie wagę, mam słoik, wodę i zważę piankę przed, zamoczę w wodzie przez cały dzień i potem pod koniec dnia zważę, czy ta pianka wciągnęła trochę wody i wam to pokażę w dzisiejszym odcinku. Jak się nie stopnieje, czy nie poprawi pogoda, to nie wejdę do wana, to wtedy pojadę po piliśnie i zrobię ładnie te drzwi, bo nie mogę na nie patrzeć, są po prostu obleśne. Do roboty. Znalazłem jakiś taki piec stary na naftę. Trochę tamtego jeszcze jest. Może mi się zagrzeje to coś. O fuj, to jest kurwa. O, zrobimy teraz rytmu. Grzeje to nawet, trochę śmierdzi, ale grzeje. Nie wiem, mój ojciec po prostu miał tak dużo przeróżnych reliktów, przeróżnych rzeczy poupychanych. Urwałem to? A nie, się chyba zaczęło jakoś tak. Dobra. Grzeje. Do roboty. Rozpoczynamy test pianki. 21 gramów. Teraz wkładam ją do wody. Nie widzę tu żadnych pęcherzyków powietrza, żeby się wydobywały. Zostawiam to na parę godzin i zobaczymy, co się będzie działo. Pierwsze zadanie zrobione, czyli zrobiłem, że stała się jasność. Zainstalowałem dwie lampy LED-owe. Na razie jedną położyłem tutaj, a drugą tam. Bo było tu strasznie ciemno. Teraz już jest zdecydowanie jaśniej. Kolejny krok to będę teraz przyczepiał te narzędzia. Wszystko jest poukładane pięknie. Kasia byłaby ze mnie dumna, bo Kasia lubi, jeżeli wszystko jest po prostu ładnie, w pudełeczkach poukładane, każde na swoim miejscu. Najlepiej, jeżeli jeszcze wszystko było idealnie równe. No tutaj niektóre nie są do końca idealnie równe, ale no, życie. Teraz zrobię sobie przerwę i będę kontynuował dalsze prace. Przełożyć wszystkie śmieci i posegregować osobno plastiki, osobno folię i papiery, kartony obok. Ostatnio znaleźliśmy w tym garażu Fruit Transit, nasze magnesowe przyklejki, żeby nikt nas nie rozpoznał na ulicy. I powiem wam szczerze, że one kiedyś dawały nam taką psychiczny spokój, że nikt nas nie okradnie. I raz nas nawet na autostradzie w Szwajcarii zhaltowała policja,
bo myśleli, że przewozimy żywność i że jesteśmy raz, że z Polski przeładowanym busem, a dwa, że przewozimy owoce i warzywa, a bodajże w Szwajcarii nie wolno eksportować, przywozić po prostu żywności. Więc te magnesy są, ale jeszcze nie mam miejsca, może tam. O, tutaj, tutaj je powieszę za chwileczkę. O, od razu to zrobię, czy mam czekać najpóźniej? Gdzie jest młotek? Tu jest młotek. Garaż wysprzątany, pozostało mi sprawdzić, jak tam moja pianka, czy napuchła, czy naciągnęła wilgoci, także sprawdzamy. Mamy naszą pianeczkę. Trochę wody tutaj jest, na zewnątrz tych takich rowkach, no ale nasz kamper raczej nie będzie zanurzony nigdy w wodzie, więc mam nadzieję, że tyle wody nie będzie wchodziło. No dobra, rzucamy to na wagę. Zobaczcie. 25 gramów, a mieliśmy 21. Ok, czyli przybyło 4 gramy naszej pianki, bo było 21, a teraz jest 25, czyli 4 gramy przybyło na tym kawałku. Czyli trochę wody pociągnęła ta pianka, czyli mieliście rację. Natomiast zastanawiam się, czy to będzie miało jakiś wpływ na to, że po prostu będzie chłonąć wilgoć ta pianka? No nie. No nic, w każdym razie tego co widzę, to tutaj po tej części nie pociągnęło wody, po tej gładki. Natomiast tam gdzie przecięliśmy to tak, no bo tam się otworzyły po prostu takie pęcherzyki powietrza i w te pęcherzyki powietrza weszła woda. Podejrzewam, że ona waży te 4 gramy. Szczerze to nie wiem teraz co powiedzieć. Muszę się z tym przespać i powiem wam później co jak. Skonsultuję się, zapytam się chłopaków w Bitmacie, o co chodzi z tą wodą i jak można byłoby zapobiec temu, bo może po prostu te łączenia zakleimy pianką, tak żeby tutaj w te pory nie wchodziło powietrze, ani nie wchodziła wilgoć. To może być opcja taka, tak. Witam, witam. Halo, halo, cześć Jarku, witaj Łukasz z tej strony. Dzwonię, ponieważ mam takie pytanko związane z tą pianką 5-centymetrową. No. Czy ona chłonie wilgoć? Nie. Nie. Bo wszystkie materiały, no, które dostałeś, nie chłoną wilgoć. Bo zrobiliśmy taki test i nie wiem właśnie, czy to jest... Rzuciłem po prostu, wyciąłem kawałek, zważyłem go i rzuciłem go do wody, nie? Wiem, znaczy wiesz co, to jest kwestia taka, że jak ona może rogami, że tak powiem, tymi bokami, które są pocięte, nie? Troszeczkę napić się, natomiast chłonność jest 1%. No, właśnie tak myślałem, bo ta gładka strona była, nic nie wciągnęła wodę, nie? Dlatego ci mówiłem, żeby taśmami ją zawsze, wiesz o co chodzi? No, żeby... Żeby jakby nie zostawiać aż tak tych boków odsłoniętych, zwłaszcza w 50. Dobra. Boki trzeba zawsze zabezpieczyć. Tak, żeby było to takie 100%, natomiast to musiałby ktoś tam konewką lać. No albo by musiał stać w wodzie cały czas ten samochód, no, pływać jak łódka. No dokładnie. Dobra, to na tą chwilę tyle. Dzięki wielkie za komentarz. No na razie, hej. No, tak jak słyszeliście i tak jak zresztą mówiłem, po prostu to jest naturalne, że w miejscach, gdzie było przecięcie, no zebrała się woda, no bo tam są takie kurcze dziureczki, nie? I tam ta woda normalnie weszła. Natomiast, no tak jak on mówi, no to jest guma po prostu i guma nie może chłonąć wody. Więc tak jak mówiłem, po prostu Łukasz jest cwany lis, wszystko po prostu ładnie pozaklejam, a mam tych taśmy takich 5-centymetrowych dosyć dużo od nich, więc sobie to wszystko ładnie pozaklejam, tak żeby tam woda nie wchodziła. Thank you.
czwartek. Kolejny dzień przestoju. Kolejny dzień opadów śniegu. Mimo że za mną tam to się przebija ziemia, to zobaczcie, jak wygląda Ducato. Pięknie jest. Jest pięknie, ale spróbuję go odkopać i co? Spróbuję go odkopać i pojadę do sklepu. Będę kupić pilśnie, a później ściągnę ten program do planowania wnętrz w busach i będę projektował. Mój piękny warsztat. Dzień dobry, witaj. Nic nie załatwiłem, oczywiście. Byłem w hurtowni, czy jakimś sklepie z płytami i ze sklejkami. Chciałem kupić po prostu pilśnie na te drzwi. Oni powiedzieli, że oni mogą wyciąć i tak dalej, żebym przyjął jutro. Więc złożyłem zamówienie i oni powiedzieli, że dotkną mnie po prostu na wymiar. Więc jeszcze jutro tam muszę pojechać. I tym samym dzisiaj roboty nie będzie tutaj w garażu. Bo nawet nie zjeżdżam vanem, żeby potem nie mieć problemu z wyjazdem. I idę do środka, do mieszkania i będziemy projektować wana w komputerze. Narysowaliśmy na takiej tablicy ścieralnej dokładnie tak samo jak w zeszłym, przy poprzednim wanie. Narysowaliśmy układ naszego wana. Teraz ta tablica jest zamontowana tak poziomo, a jak rysowaliśmy było pionowo, dlatego to wszystko jest tak dziwnie napisane. I zamówiliśmy pierwsze takie rzeczy, które wiemy, że trzeba będzie czekać, na przykład boiler, zbiorniki na wodę i takie rzeczy, które na pewno wiemy, że będą potrzebne i będą instalowane w wannie, to już je zamówiliśmy i czekamy na dostawę, bo chyba teraz wszyscy zaczęli budować wany i z tego co widzę, po prostu cały czas czegoś brakuje. Na przykład piekarnik musieliśmy zamówić z Niemiec na niemieckim Amazonie i to była chyba ostatnia sztuka, którą kupiliśmy, bo we wszystkich sklepach polskich, gdzie pytaliśmy, to już po prostu tego piekarnika nie ma i te 4 miesiące dopiero będzie. Zbiorniki wody było 60 sztuk ostatnio na jednej stronie, a jak przyszedłem, żeby zamówić, to nie było już w ogóle, złożyć zamówienie, za 2 miesiące realizacja. Więc musieliśmy też po prostu szybko to załatwiać, troszeczkę drożej zapłacić, ale no przynajmniej to wszystko, mam nadzieję, że przyjdzie na czas. Problem jeszcze będzie z oknami, ale no mam nadzieję, że to w tym tygodniu się wyklaruje. Co teraz będę robił? Teraz będę po prostu projektował. Ściągnąłem sobie program do projektowania wnętrz i dzisiaj będę się go uczył i wprowadzał po prostu nasz projekt taki ogólny, już na takie konkretne rozmiary i wymiary do naszego Ducato. Także zapraszam Was na wspólne projektowanie. Projektowanie przez V. Program nazywa się SketchUp i jest to program, który służy do projektowania różnych wnętrz. Między innymi można tam projektować kampery. Jako, że nigdy tego wcześniej nie korzystałem, to wszedłem po prostu na YouTube'a i oglądałem tutorial, zobaczyłem jak to obsługiwać i czy to jest trudne, czy to jest łatwe. Na szczęście są też takie gotowe już modele, więc ja sobie, jak widzicie, ściągnąłem gotowy model Ducato L4H2. Dokładnie takie jak mamy, no i na tym modelu mam zamiar teraz po prostu zmieniać go, dopasowywać do naszego układu. Na naszej grupie dla osób, które zapisały się na kurs budowy kampera, jakiś czas temu Magda, czyli uczestniczka naszego kursu, wrzuciła projekt, który sama zrobiła dla siebie, dla kampera. To jest co prawda Ducato troszeczkę krótsze od naszego, ale układ jest bardzo podobny. I zarówno ławeczka, tutaj miejsca siedzące, stolik, szafki wiszące, to wszystko jest takie, jak my byśmy chcieli u siebie, więc no po prostu będziemy korzystać trochę z tego projektu. Pod łóżkiem są szuflady i u niej jest lodówka też taka szufladowa. No u nas prawdopodobnie będą tylko szuflady, ale to jeszcze musimy z Kasią uzgodnić.
Jest też prysznic, szafeczki kuchenne, zlewozmywak. Przy wejściu u nas będzie kuchenka gazowa razem z piekarnikiem, więc w tym miejscu będziemy dawać kuchenkę. No, szafki wiszące też będą oczywiście. No i tu, tu jest miejsce na drzwi. Ja się skontaktowałem z Magdą, ona powiedziała, że ona nam może udostępnić ten projekt albo nam pomoże, jeżeli sami nie ogarniemy tego w ogóle programu, to ona powiedziała, że nam po prostu pomoże i nam to zaprojektuje. Także dzisiaj jest czas, żeby spróbować samemu. Także teraz będę przez najbliższy czas siedział i próbował to wszystko rozkminić. Czy to się uda, czy to się nie uda. Mam nadzieję, że się uda, żeby to po prostu dzisiaj było już skończone, żebyśmy mogli pobrać miary i móc wyliczać, ile materiałów będzie nam potrzebne na meble. To nie jest na moje nerwy. Niestety nie nauczyłem się tego obsługiwać. Za dużo czasu zajmuje mi, żeby w ogóle zrozumieć, który przycisk jest do czego. Podejrzewam, że musiałbym właśnie z rok uczyć tego układu, dlatego też robię zdjęcie i czyszczę to i będę to po prostu rysował tutaj. Mi do szczęścia nie jest potrzebny taki projekt dokładny z kolorkami, ze wszystkim, więc poddaję się, mam dosyć dużo pisaczków. Mam dosyć dużo pisaczków, więc mają starą metodą, wypróbowaną i działającą. Narysuję sobie po prostu tego vana i na tej podstawie będę wiedział, ile, co i jak trzeba kupić. Także koniec projektowania przestrzennego w 3D. I to akurat to wgłębienie nam wypełni z jednej strony właśnie ten panel miękki. Jak widzicie, dołączyła do mnie Katarzyna, która tutaj jest designerką i projektantką. Projektantka, która projektuje kolorystycznie i wizualnie, żeby to wszystko było ładne. No i porobiliśmy przeróżne szkice, porobiliśmy rysunki, wzorujemy się na naszych awanturach. Oli i Tomku na Lisach Wedenie, na Michale i jeszcze w paru innych vanach, które pojawiły się u nas na kanale. No i już jesteśmy blisko, jesteśmy naprawdę bardzo blisko, będzie dobrze. Że będzie dobrze, będzie ładnie, dobrze, przestronnie. No tydzień prawie, chciałbym poniedziałek 19. Od tygodnia prawie nic tutaj nie zrobiliśmy, bo po prostu nie było warunków. Cały czas padał deszcz, śnieg, było bardzo zimno, mróz i siedzieliśmy po prostu tak, jak widzieliście w domu i projektowaliśmy, zamawialiśmy. Chcę skończyć tamtą listę, którą zacząłem już tamten wtorek i zostałem jeszcze pilśnia do drzwi i lakiernik. Z lakiernikiem już wiem, że nie uda się, bo chcieliśmy oddać samochód do malowania, ale no po prostu potrzebujemy mieć taki czas, kiedy będzie można lakierować i kiedy będzie zimno. I gadałem właśnie z naszym mechanikiem, lakiernikiem, powiedział, że musimy czekać, aż będzie cieplej. Więc po prostu coś innego dzisiaj będziemy robić. Thank you.
skończyłem i chcę wam pokazać, jak pięknie zrobiłem te drzwi. Proszę bardzo, ślicznie, ładnie zamontowane, takie teraz, że po prostu nie będą mnie wkurzały, ani nie będą... O, jaka modelka! Proszę, proszę, drzwi. No, zamontowałem je na takie papy, gwoździe do papy. Po prostu no i elegancko weszło. No to nie jest idealne, ale jak to powiedział tata Konrada z Natobusa, nikt z tego nie będzie strzelał. Strzelał? Strzelał. Mam dobry humor, ponieważ wyszło słońce i przyszła też moja cudowna, wspaniała żoneczka, której dawno nie było tutaj na vlogu. Witaj, Kasiu. Witam, witam. Co tam u ciebie słychać? Kończę księgę po prostu. Jeszcze została mi jedna rzecz. W księdze podróży będą specjalne wideo objaśniające pewne ćwiczenia, więc właśnie to kończę. No, super. Zajęta moim projektem. Super. Wyszło słońce, przestało padać deszcz. Ja skończyłem te drzwi. Teraz jest po prostu ciupiemy z kamperem. I szybciutko taki update, co zrobiłem, odkąd ostatni raz pokazywałem się na kamerze. Ociepliłem sufit. Jest to pianka pianką 2-centymetrową. Miałem to kleić też 5-centymetrową. I ostatnio wam podałem wagę tej pianki i to jest po prostu nieaktualne, bo ja założyłem, że będę 5-centymetrową ocieplał dach, ale to jest absurdalne po prostu, bo bym stracił 5 cm dachu i po prostu uznałem, że 2 cm zupełności wystarczą. I wystarczą, bo na to jeszcze będzie 1 cm tej polietanowej pianki, więc sufit już mam cały zrobiony, a teraz chodźcie, pokażę wam coś ciekawego. Jak to mówią, nie popełnia błędu tylko ten, który nic nie robi. I muszę wam powiedzieć, że w ferworze po prostu wycinania tej pianki i naklejania zapomniałem o tym, że tu wyciąłem ostatnio tą belkę, żeby mieć szersze łóżko. I nakleiłem tą 5-centymetrową piankę i całkowicie zgubiło się załączone parę centymetrów, więc zdarłem po prostu tą piankę i jak widać, no niestety nie ma możliwości odklejenia tej pianki. Tak jak mówiłem kiedyś, ten klej jest bezlitosny, więc musiałem to zedrzeć i też tam nakleję tą 2-centymetrową, więc w ten sposób 3 cm z tej strony, 3 cm z tej strony, to jest 6 cm i o 6 cm będziemy mieć dłuższe łóżko. No, tyle. Takich po prostu. To jest pierwszy fuck up, pierwsze po prostu potknięcie, pierwsza rzecz, którą zrobiłem źle w tym wanie. No ale co, no, tak jak mówiłem, nie? Życie. Kasia tutaj przyszła nie bez kozery. Kasia przyszła tutaj na misję. Także teraz zamiana ról. Ja biorę kamerę, a Kasia będzie coś robić i powie wam dokładnie, co będzie robić. Tak, jak wielu z was nam podpowiedziało. Nie wymieniajcie tych plastików na nowe, tylko je wyczyśćcie, zakonserwujcie, użyjcie specjalnej pasty i one będą piękne i czarne. No i pomyślałam, że właśnie tak zrobimy. Jeśli można te plastiki odnowić, no to je odnawiamy. I dzisiaj je ściągniemy, bo upieczymy dwie pieczenie na jednym ogniu. Ściągniemy te plastiki, zobaczymy, co jest pod spodem. A także ściągniemy je, żeby łatwiej je było wyczyścić i zakonserwować. Wtedy nie będę się musiała martwić, że pasta, którą będę konserwować czy je odnawiać... Sorry, jeśli ja to źle ujmuję, ja się na tym aż tak nie znam. W każdym razie nie będę się musiała martwić, że pobrudzę tą pastą lakier, ten biały, piękny lakier. I jeszcze chcę wam powiedzieć, że właśnie dzięki wam, dzięki naszemu widzowi wiem, jak to zrobić, bo on nam napisał, jak to wyczyścić, odtuścić i jakiego specyfiku użyć, żeby przywrócić z powrotem kolor tym plastikom. A teraz odrywamy to. Jedna strona plastiku ściągnięta. Łukasz jednak mi trochę pomoże, bo potrzeba siły do ich ściągania. Więc Łukasz będzie ściągał drugą stronę, a ja zabieram się za mycie tych plastików. Przez noc one przeschną, jutro zajmę się ich konserwacją. Nie pamiętam, ten nasz widz polecał nam jakiś płyn do mycia, specjalny płyn do mycia plastików, ale znając
jakby moje doświadczenie życiowe. Wydaje mi się, że zwykły płyn do naczyń także zrobi robotę, więc ja będę je myła płynem do naczyń.